dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Korzystając z tego, że mam troszeczkę wolnego czasu, postanowiłam, że nagram coś dla Was. I słuchajcie, postanowiłam, że przybędę, dwa razy postanowiłam, wow. Przybędę do Was z tagiem pod tytułem Ukradli mi moją kosmetyczkę. No, ukradli mi kosmetyczkę, jest to tag kosmetyczny by The Pink Rook. Ta-da! To jest moja YouTube'owa inspiracja. Postanowiłam, że nagram dla Was również ten tag. Nie powiem i nie ukrywam, że wywołał ten tag takie mieszane uczucia, ponieważ zaglądając na tytuł filmu, mówię, no nie, no po prostu nie wierzę, co się dzieje na tym świecie. No, oglądając dalej, okazuje się, że jest to po prostu tag, a nie prawdziwa historia. Także zapraszam Was, mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Będzie to taka mini odskocznia od codziennych naszych tutaj filmików, od vlogów, od kosmetyków, aczkolwiek będzie kosmetycznie. Ale nie będziemy tutaj nic testować, raczej ja Wam opowiem, co ja bym zrobiła, gdyby naprawdę ktoś skradł moje kosmetyki, skradł moją szufladę, moją kosmetyczkę, moje kuferki, wszystko to, co mam. Także tak ten polega na tym, oczywiście wymyślony jest przez Kingę z kanału The Pink Rook, którą serdecznie pozdrawiam i na który kanał odsyłam. Link do Kingi będzie oczywiście w opisie pod filmem. Słuchajcie, no nie było to proste. Nie było to proste. Widzę, że już tutaj coś pomieszałam. Dobra, już mam. Nie było to proste, ponieważ tak polega na tym, żeby wybrać 10 kosmetyków. 5 będzie takich raczej tańszych, 5 będzie nieco droższych. Nie będą to mega wysokopółkowe u mnie kosmetyki, bo ja takowych nie używam. No więc 5 perełek będzie tańszych, 5 ciut droższych, takich, które gdyby ktoś skradł moją kosmetyczkę, moje wszystkie kosmetyki, to jakie ja zakupiłabym, żeby po prostu się cieszyć, żeby mi one wystarczyły i żeby zaspokoiły moją potrzebę posiadania kosmetyków. Także co, na co bym skupiła, na co bym zwróciła uwagę i co odkupiłabym sobie, jeżeli chodzi o 10 kosmetyków. Także zacznijmy od tych tańszych. Wybrałam tutaj, oczywiście wybór nie był prosty, bo spośród tych wszystkich kosmetyków przekładałam i przekładałam i przekładałam i wykładałam i odkładałam i zamieniałam. I tak było chyba z 15 minut, jak nie więcej. Ale powiem Wam, że mimo wszystko szybko poszło, bo wiem, co u mnie się sprawdziło, wiem, co mogę Wam polecić z czystym sumieniem, wiem, co używam na co dzień od bardzo długiego czasu i wiem, do czego będę wracać, jeżeli coś tutaj na przykład było nowego, więc zaczynajmy. Jeżeli chodzi o te tanie, to pierwsza rzecz, od jakiej ja jakby, jakiej bym nie umiała przejść, czyli koło jakiej bym nie umiała przejść obojętnie i jakby ją pominąć, nie wyobrażam sobie, więc na pewno jedna rzecz z pielęgnacji. U mnie jednak musi być nie tylko kolorówka, ale również pielęgnacja. Ja nie wyobrażam sobie przygotowania twarzy, znaczy nieprzygotowania twarzy, nie wyobrażam sobie nie przygotować twarz pod makijaż, więc jeżeli już chociaż miałabym jedną możliwą rzecz do wyboru, nie byłaby to baza, absolutnie nie byłby żaden primer pod makijaż, ale byłoby to coś nawilżającego. W tym przypadku mam tutaj Pixi. Końcóweczka, ledwo wyciskam, H2O Skin Drink, jest to Pure Hydration Gel. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie nawilża, bardzo fajna konsystencja, lekka, taka nieco kremowo-piankowa, jakby bardzo świetnie się rozprowadza. Jak się rozprowadza i jak rozprowadzacie to po twarzy, to czujecie takie, jakby się nakładały bazę silikonową na twarz, więc bardzo ładnie wygładza tą twarz, przygotowuje ją do właśnie makijażu, czyli do kroku drugiego, jakim będzie za chwilę podkład. Także to jest pierwsza rzecz, jaką bym na pewno zakupiła, mając do wyboru te 10 kosmetyków, które ktoś by mi po prostu bezczelnie ukradł. No, także to jest rzecz pierwsza, coś z pielęgnacji, coś, co przygotuje moją twarz na kolorówkę. Więc Pixi H2O. Postaram się te rzeczy wypisać Wam w opisie pod filmem. Pierwsza rzecz jako kolorówka już, a druga rzecz jako produkt, będzie tu podkład. Podkład, który skradł moje serce od kilku dobrych, kilkunastu, nawet nie wiem czy teraz, ale na pewno kilku miesięcy. To jest, słuchajcie, podkład, który ja dostałam w paczce PR-owej od Eveline Cosmetics i której serdecznie dziękuję, że on się tam znalazł, bo jest to taka perełka, że ja sobie nie wyobrażam
mojej kosmetyczki bez tego podkładu. Tak jak lubię Revolution ten w sticku, tak ten jest od niego lepszy i po prostu dla mnie jest on póki co niezastąpiony. Uwielbiam, uwielbiam ten podkład. Polecam Wam go bardzo gorąco, bardzo serdecznie i z czystym sumieniem. Jest on bardzo delikatny, bardzo ma fajną formułę. Jest bardzo lekki, czego ja nie lubię w kosmetykach, zwłaszcza w podkładach, jak podkład jest ciężki. Nie robi żadnej maski, ja mam go w tym momencie na mojej twarzy, więc możecie zobaczyć, jak twarz bardzo promiennie, bardzo ładnie, bardzo zdrowo wygląda. I tak jak mówię, ja co prawda na twarzy mam bazę, tą z Ingrid, którą cały czas testuję sobie, chyba już trzeci dzień. Już, ale trzeci dzień i powiem Wam, że na live mówiłyście, że jakaś moja skóra jest inna. Więc jeżeli moja skóra wygląda inaczej niż wcześniej, to jest to zasługa tej bazy. Ta baza po prostu pięknie wygładza zmarszczki. Nie wiem, jak to robi, ale robi cuda. Więc oczywiście po zmyciu one dalej są, natomiast przygotowanie po tej bazie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Więc tak jak mówię, Liquid Control Eveline, ja mam w kolorku 040 Warm Beige. Nie jest to coś fantastycznego, polecam serdecznie, więc bez tego nie wyobrażam sobie mojego makijażu, bo ogólnie bez podkładu sobie wyobrażam, ale skoro już miałam wybrać 10 do pełnego makijażu, to nie może zabraknąć podkładu. Więc to jest rzecz druga. Rzecz trzecia, nie wyobrażam sobie makijażu bez brwi, a jeżeli brwi, jeżeli mowa o brwiach, to moje niezawodne duo, które oczywiście ma w tym momencie na brwiach. Mówiłyście, żebym dociągała kreski do końca, więc myślę, że już prawie chyba mi to wychodzi. Sorki, właśnie widzę, że córcia pisze, przerwę ma w szkole. Więc Essence Eyebrow Stylist, już nie pamiętam, to był chyba, nie pamiętam jaki to był jakiś numerek, bo wszystko tutaj już jest inne zdarte. Więc nie powiem, po prostu zestaw z Essence do brwi. To jest rzecz, bez której nie wyobrażam sobie wyjść z domu. Ja Wam już mówiłam, tusz, balsam do ust i balsam do ust, tusz i coś do brwi. To są trzy rzeczy, które są niezbędne, bez których ja nie wyjdę. Więc rzecz do brwi. Polecam serdecznie oczywiście ten konkretny produkt, więc te dwa cienie do brwi. Rzecz właśnie, o której przed sekundą też powiedziałam, czyli rzecz moja czwarta, Bad Girl Bug. No i tutaj jest taki mały myk, ponieważ ja to dodałam jakby do tych rzeczy tańszych, natomiast no to zależy od Was, no dobra, są tańsze tusze, ale on dla mnie też nie jest drogi, bo to jest kwota 10 funtów, dlatego że ja mam wersję mini, więc dlatego ja o nim wspomnę, bo 10 funtów to tyle trzeba dać za praktycznie każdy tusz, taki drogeryjny, więc ja wybrałam Bad Girl Bug. Dlaczego go wybrałam? Bo po prostu on spełnia wszystkie wymagania, jakie ja mam odnośnie moich rzęs. On je ładnie wydłuża, on je fajnie może nie podkręca, bo do tego służy mi zalotka, ale fajnie je zagęszcza. Mam go w tej chwili jakby zmieszanego delikatnie z innym tuszem, o którym Wam być może powiem, ale jeszcze go potestuję, Elizabeth Arden, tak przy okazji, to jest dokładnie ten tusz, więc ja go jeszcze testuję, dam Wam znać i tego mam jakby zmieszanego z tamtym. Więc The Bad Girl Bug Benefit jest to rzecz kolejna, bez której nie wyobrażam sobie mojej kosmetyczki. Bardzo się z nim polubiłam. No i rzecz ostatnia z tańszych rzeczy, bo cena chyba około 6,90, jest to Kiko Milano 501 Jelly Stylo. I jest to ten taki produkt bezbarwny, taki transparentny, nadający ustom przepiękną poświatę. Usta wtedy wyglądają na takie mokre, taki ma wet efekt, także to jest moja piątka, jeżeli chodzi o kolorówkę, słuchajcie, o rzeczy tańsze. Tak jak mówię, postaram się wypisać Wam te produkty w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do piątki, tej droższej. No i tutaj już mam rzeczy, bez których się naprawdę nie potrafiłabym obejść. Pierwsza z rzeczy to będzie, wiecie, że nie używam różów na przykład do policzków, więc jak mam, znaczy używam, bo mam, a natomiast u mnie w kosmetyczce jakby wcale nie musiałoby to być. Ale za to musi być ten produkt. Musi być ten produkt. Cieszę się, że mam go jeszcze w miniaturkach, aczkolwiek mi on jeszcze starczy. Starczy czy nie starczy? Czekajcie, czy ja dobrze... No właśnie, mi jeszcze on starczy i starczy i starczy i starczy. Jest to przepiękny, najpiękniejszy z rozświetlaczy. Zaraz Wam zademonstruję. Jest to rozświetlacz w takim odcieniu, słuchajcie, zimnym, przepięknym, dający taką przepiękną taflę. Ja Wam już mówię to odkąd chyba prawie, że zaczęłam nagrywanie, że to był mój chyba pierwszy
ukochany i nieopuszczany, słuchajcie, rozświetlacz. Patrzę tak na siebie, bo mam właśnie Smashboxa, więc nie chciałabym go mieszać. On jest w takich tonach różowych, tutaj mamy zimne tony, ale może wam zademonstruję na łuku Kupidyna. Czekajcie. Widzicie? To jest taki bardzo zimny, bardzo ładny rozświetlacz. Naniosę sobie ociupinkę na nos, żebyście chociaż coś zobaczyły, widzicie? Bardzo, bardzo... Dziecko pyta, co na obiad. Po prostu masakra, widzicie? Widzicie, co się dzieje? No, także Benefit, WhatsApp, polecam bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Możecie kupować sobie miniaturki po to, żeby sprawdzać. Dla mnie tylko bezużyteczna jest ta gąbeczka. Ja nie wiem, może na samym początku próbowałam, potem miałam wrażenie, że on bardziej, ta gąbka bardziej rozciera mi gdzieś tam, rozmazuje ten produkt, aniżeli jakoś fajnie go rozciera. Po prostu jest jakaś taka nieporęczna. Więc sam produkt jak najbardziej tak polecam wam bardzo gorąco, z czystym sumieniem. Bez tego nie wyobrażam sobie makijażu. Kolejna rzecz to olejki. Olejki generalnie uwielbiam różne do ust, ale te faktycznie skradły moje serce. Ja dokupiłam sobie kolejny i jestem przekonana, że jak tylko będą jeszcze do nabycia w TK Maxie, to na pewno zakupię sobie każdy, który będzie mi pasował, bo to są bardzo bezpieczne olejki, nadające przepiękny efekt. Właśnie to, co widzicie teraz, ten błysk taki na ustach, to właśnie jest zasługa tego produktu. Także olejek z Yves Saint Laurent. Tutaj mam, jaki tu jest kolor? Ja już nie pamiętam, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie nazwa. Jest bez nazwy, wyrzuciłam opakowanie, ale tutaj macie po kolorach, sobie sprawdzicie, także polecam bardzo gorąco te olejki, cena ich taka regularna to 26 funtów, ja dałam, tak jak mówię, w TK Maxie 7,99, więc drogi kosmetyk może być również tanim kosmetykiem, polecam się rozglądać. Rzecz kolejna, bronzer, zastanawiałam się, który wybrać bronzer i u Kingi w tym filmiku, w tym tagu poruszyła temat, że nie można robić jakby takich mieszanek, czyli jednej paletki do całej twarzy, czy coś w ten deseń, więc każda rzecz musi być pojedyncza. Ciężko było mi się zdecydować, bo wiecie, że moim ulubionym bronzerem to było te Duo w sticku z Maybelline Master Contour, więc musiałam się zdecydować na jakiś pojedynczy bronzer i wybrałam Hulę. Wybrałam Hulę, mam ją dzisiaj na twarzy, nie wiem, czy widać, czy nie widać, ale wydaje mi się, że daje bardzo ładny, naturalny efekt. Jeżeli chodzi o kolorek tego bronzera, jest on bardzo bezpieczny, on wydaje się być bardzo ciemnym, ale słuchajcie, kwestia rozblendowania tego produktu i możemy sobie tutaj budować nasze konturowanie, czyli zacząć, wiecie, od większej ilości i sobie to ładnie rozprowadzić. Rozprowadza się fantastycznie, ja mam w tej wersji mini, mega się cieszę, bo w wersji mini, słuchajcie, ja tego nie zużyję na 1000%, więc nie ma sensu kupować wersji dużej. Hula Quickie Contour Stick od Benefit. Jest to rzecz kolejna, taka wyżej półkowa, bez której nie wyobrażam sobie makijażu, czyli bronzer. To jest rzecz trzecia. Czwarta rzecz, zakochałam się mimo wszystko, iż mówiłam, no wiecie, kobieta zmienną jest. Tak jak mówiłam na początku, że nie dałabym za tą pomadkę takich pieniędzy, jakie ona kosztuje regularnie, bo to jest kwota około 30 funtów, na pewno ponad 20, już teraz nie pamiętam, ale między 20 ponad a 30. To jest Laura Mercier, to jest ten kolorek. Słuchajcie, ja się zakochałam w tej pomadce. Ja ją po prostu, jak tylko chcę kolor na ustach, to sięgam właśnie po nią. Pokazuję właśnie, to jest taki przybrudzony różowy i mam wrażenie, że ona jakoś minimalnie, optymalnie tak powiększa też usta. Na to naniesiemy właśnie olejek, tak jak mam to dzisiaj. Mam właśnie tą pomadkę, na niej mam ten olejek i to właśnie daje taki efekt. Wydaje mi się, że jest to przepiękny efekt. Jest to Laura Mercier, kolorek Antique Pink i jest to, tak jak mówię, znowu górnopółkowy produkt, za który ja zapłaciłam tyle, co bym zapłaciła za dolnopółkowy, że tak powiem, czyli za drogeryjny. Bo ja za tą pomadkę dałam 12,99, także 13 funtów, ale tak jak mówię, że chodzi o cenę regularną, to około 30 funtów. Także Laura Mercier, kolejna rzecz, bez której ostatnio sobie nie wyobrażam jakby pełni makijażu. To jest rzecz czwarta i ostatnia rzecz, wiadomo, wszyscy wiemy, paletka. Dlaczego wybrałam tą paletkę? Dlatego, że wydaje mi się, oczywiście ja mam podróbkę, zaznaczam, ale gdybym miała ją w oryginale,
O ile w ogóle nie zakupię sobie jej w oryginale, ale teraz mam rzeczy ważne i ważniejsze, czyli mam więcej rzeczy ważniejszych. To jest rzecz ważna. Zakupiłabym sobie ją z chęcią w oryginalnej wersji, bo tu są kolorki, które po prostu są niezbędne. Tu możemy wyczarować dzienny, jak i wieczorowy makijaż przy użyciu tej paletki. Jeżeli chodzi o pigment, słuchajcie, już Wam pokażę. Weźmy sobie, nie wiem, trzy. Cztery pierwsze lepsze. Poczekajcie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak by wyglądała pigmentacja podróbki. Uważam, że jest przepiękna, jest fantastyczna. Tą paletką mam wykonany dzisiejszy makijaż. Uwielbiam się w tej kolorystyce, uwielbiam te kolory. Jeżeli chodzi o makijaż mój dzisiaj, to mam go wykonanego, słuchajcie, przy użyciu już Wam pokażę, tych kolorków. Tutaj pomarańcze, te tutaj, ten taki, w sumie to ja nie wiem, co to jest za kolor, taki ceglasty, kolor Amber, Eden. Jako bazowy mam Desert Sand, czyli ten pierwszy tutaj beżowy. Dalej mam Cosmo, to jest ten taki brokat, który ja nałożyłam sobie go delikatnie na mokro. On daje taki bardzo nienaturalny efekt na oku, dlatego że bardzo czuć pod palcem i on się tak zbiera, więc jego trzeba nakładać absolutnie na taki klej, wiecie, do brokatów, na przykład z NYXa. I ja właśnie ten kolorek mam dzisiaj tu na mokro nałożony na tej mojej ruchomej powiece. Także mam go dzisiaj na oku i bardzo, bardzo mi się podoba. Także wybrałam tą paletkę, bo uznałam, że ze wszystkich, jakie mam, ona jest dla mnie najbardziej uniwersalna. Także myślę, że te, które macie w oryginale tą paletkę, to chyba raczej potwierdzicie to, że naprawdę jest to mega uniwersalna, chyba do każdego typu cery, urody. I chyba do każdych potrzeb paletka, więc wybrałam Huda Beauty Desert Dusk, o ile się nie mylę, zaraz jeszcze sprawdzę, tak, Desert Dusk, wybrałam po prostu tą paletkę. Jakbym miała po prostu kupić sobie jedną, to myślę, że bym właśnie się pokusiła na tą. Także tak by wyglądał mój tak. Dajcie mi znać, jakie byłyby Wasze produkty, Wasza dziesiątka produktów górnopółkowych 5 i 5 drogeryjnych, dajmy na to, czyli tańszych, jakby ktoś po prostu pozbawił Was Waszych kosmetyków, to co byście zakupiły, żeby jakby nadrobić te zaległości. Także piszcie mi w komentarzach, jestem mega ciekawa, jakie byłoby Waszych takich 10 must have'ów, bo tak bym to mogła rzec, bez których sobie nie wyobrażacie codziennego makijażu twarzy. Także tak by wyglądali moi, ja wszystkie produkty postaram się Wam wypisać w opisie pod filmem, tak żebyście mogły sobie po prostu jeszcze raz przypomnieć, zajrzeć gdzieś, wygooglować. Kindze, dziękuję za fajną inspirację, bo dawno u mnie na kanale nie było tagu, bardzo dawno. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyłam. Kindze zajęło to nieco krócej niż mi, ale no niestety u mnie po prostu nic nie trwa krótko. No i co? Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, dajcie znać właśnie, jak Wam się podobał ten tag i czekam na Wasze odpowiedzi, na Waszych 10 ulubieńców, bez jakich nie wyobrażacie sobie Waszej toaletki. Kosmetyczki. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Buziaki. Jeżeli chodzi o otagowanie, to ja też nie będę jak Kinga podobnie otagowywać konkretne osoby, żeby potem nie było, że a ja, a ja, a ja, lub na przykład czemu nie ja. No to taguję każdą osobę, która będzie miała ochotę nagrać ten tag. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bajo!